Witam serdecznie wszystkich, wszystkich, którzy będą słuchali. Nagrywam w tej chwili sam, ponieważ jestem w domku sam, to nagrywam sam. 26 szósty maj. Piątek. Jakieś czyli pół czy trzy godziny do zachodu słońca do szabatu, z czego się bardzo cieszę. Miałem dzisiaj trudny dzień. Trudny dlatego, że była wymiana cewnika i nasza kochana Ania, która to robiła, napotkała na trudności, znowu na trudności. Z przebiciem się przez guza prostaty i wprowadzeniem cewnika do wnętrza, do pęcherza moczowego. I rzeczywiście był problem. Ale dodzwoniliśmy się do naszego lekarza, chirurga, który, dla którego to nie jest nic nowego, i on nas wyciszył, uspokoił, powiedział, żeby się nie bać. I za którąś tam kolejną próbą w końcu się udało. Udało się, i zobaczyliśmy mocz płynący w rurce, co było dla mnie no, takim radosnym widokiem, ale widzę, że gdzieś ten problem się zaczyna pojawiać i jakby nawarszczył się, dlatego być może dlatego Andrzej, który dzisiaj u nas był tutaj, powiedział, że widzi, że Jestem taki do środka, taki szary, smutny. Rzeczywiście jest coś takiego. Wiecie co, po prostu widząc, że to wszystko idzie w tą stronę, w taką stronę, że coraz trudniej problemy jakieś się pojawiają, no to wpływa na, na nastrój człowieka i zupełnie inaczej człowiek wtedy podchodzi do, do wielu rzeczy. I Andrzej to zobaczył. I to chyba widać też u mnie. Tutaj, jak będziecie patrzyli na mnie, kiedy będę mówił do kamery, to będzie to widać. Ale w momencie, kiedy złapię ducha, to myślę, że ta szara barwa na mnie, ona nabierze kolor w tęczy. I, i stanę się radosny. Ktoś napisał. Dany M chyba. W ostatnim komentarzu pod ostatnim filmem, że, że bardzo by chciał, żebym chciał, chciałbym, żebym z nim przestudiował całą Biblię w ten sposób, tak jak sobie studiujemy. Nie wiem, czy jest to możliwe, yy, czy to się da zrobić. To jest wszystko w rękach stwórcy, autora Biblii. Moim marzeniem jest, ja tam mu odpisałem, żeby każdy yy, samodzielnie czytając Biblię mógł ją rozumieć. W taki sposób, żeby to słowo pomogło mu przetrwać trudne dni, trudne chwile, żeby to słowo mogło w nim zakiłkować tak, żeby wydało plon trzydziestokrotny, może 60, może stokrotny, żeby to słowo mogło się powielać i żeby coraz więcej ludzi słyszało o Jezusie i o zmartwychwstaniu, o zbawieniu. I dzisiaj chciałem z Wami przestudiować drugi list do Tymoteusza, bo pierwszy mamy za sobą. Jeżeli Bóg da i będziemy mieli ten czas, to potem zrobimy listy do Tesalonicza, bo są, uważam, bardzo ciekawe i na czasie. Ale dzisiaj spróbujemy sobie zobaczyć, wejrzeć do drugiego listu do Tymoteusza i przyjrzeć się. Wiecie co? Zdjąć tą taką wierzchnią warstwę, żeby zobaczyć, co tam jest, co co autor miał na myśli. Autor, czyli Bóg, bo to on jest autorem tego, tego słowa. Oczywiście wykorzystuje do tego celu ludzi. Tutaj w tym momencie wykorzystał Pawła, który pisząc ten list do młodego kaznodziei, do młodego pracownika, przekazuje pewne, pewne ważne treści, które są zarówno były ważne dla niego 2000 lat temu, jak i są ważne dla nas dzisiaj. I Otwórzmy, otwórzmy sobie list pierwszy, drugi list Pawła do Tymoteusza, ale ja przedtem poproszę Boga, poproszę o to, żeby to On tutaj był z nami, prowadził to nasze krótkie studium. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że mamy Słowo Twoje, że, że jest to tak dostępne dzisiaj. Dziękuję Ci Boże za to, że mamy dostęp do Ciebie. Poprzez Twojego Ducha mamy dostęp do, do świątyni, w której Pan Jezus oręduje za nami, wstawia się za nami, że mamy takie czasy jeszcze, czasy pokoju i spokoju, że możemy to słowo studiować i możemy cieszyć się jeszcze wolnością, której będzie coraz mniej. Ale chcę Ci podziękować za to, że mamy ten czas i chciałbym wykorzystać go jak najlepiej, zarówno dla mnie, jak i dla dla słuchających, dla moich bliskich, dla moich bliskich dalszych. Proszę Cię, żebyś nas jednoczył w tym, w tym rozumieniu, żebyśmy nie, nie spierali się o słowa, tylko żebyśmy szli do przodu. Dziękuję Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Czytam. Tak więc czytam. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, zwoli Boga, według obietnicy żywota, który jest w, Jezusie Chrystusie, w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego Syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana Naszego. Wiecie co, w, tym, w tych pierwszych dwóch wersach zobaczyłem coś ciekawego. On mówi tak, Paweł Apostoł z Boga, bo to Bóg go wybrał sam, do Tymoteusza umiłowanego syna. A w pierwszym liście do Tymoteusza, jak on tutaj pisze, yy, Paweł Apostoł, drugi wiersz, do Tymoteusza prawowitego syna w wierze. Prawowity syn w wierze. A tutaj umiłowany syn. Popatrzcie, tu jest pierwszy list, tutaj jest drugi list. Między pierwszym a drugim listem musiało upłynąć ileś czasu, nie wiem, lat. Trudno mi powiedzieć, ale upłynęło tyle czasu, że zmieniła się relacja, głębokość relacji między Pawłem a Tymoteuszem. Tutaj Tymoteusz, tutaj Paweł w pierwszym liście pisze do prawowitego syna w wierze. Zobaczył, że to jest chłopak, który jest prawowitym synem w wierze. Wow. Ale tutaj do Tymoteusza umiłowanego syna. Te relacje zagłębiły się bardzo mocno. Umiłowany syn. No i dalej: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Zobaczcie. Po tym pierwszym spotkaniu, kiedy, kiedy Paweł spotkał się z tym Timoteuszem, włożył na niego ręce, tam wiele rzeczy się zadziało, od tamtego czasu modli się we dnie i w nocy o tego chłopaka. Bo Paweł wiedział, że on już jest niemłody, że on będzie powoli schodził ze sceny, ale chce zostawić kogoś, kto przejmie to dzieło dalej. I we dnie i w nocy modli się o Niego. Czwarty wiersz, pomny na łzy Twoje. Pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Pomny na łzy Twoje. Ja myślę, że jak oni się rozstawali, to Tymoteusz płakał. Płakał i, i mówi: Nie wiem, jak na niego mówił, Pawle, bracie, ojcze. Nie wiem, jak mówił, ale płakał z powodu rozstania. Wiecie co? Mam takich ludzi, którzy, jak się rozstajemy. Którzy płaczą. Ja też bywa tak, że płaczę, jak z kimś się rozstaje i wiem, że długo się nie, nie zobaczymy, a może w ogóle się tutaj w tym życiu już nie spotkamy. To tylko świadczy o bardzo głębokich, bardzo głębokich relacjach, o takim, takim przenikaniu nawzajem. Te dusze się przenikają nawzajem. Przywodzę sobie. Piąty wiersz. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. On musiał znać tą rodzinę najbliższą, Tymoteusza. I on widział, jaką głęboką wiarę miały te kobiety. Babka i matka. I wiecie co, i przekazały, no tak można by powiedzieć, z, z mlekiem matki Tymoteusz wyssał tą wiarę, przejął tą wiarę do, do żywego Boga po mamie, po babci. Szósty wiersz z tego powodu <śmany> przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski, którego udzieliłem ci przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam. Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. O, Paweł pisze, że przypomina mu, żeby temu też rozniecił w sobie ten dar, który otrzymał, nie wiem, jaki dar, dar wiary. Myślę, że przekazał mu wiele, wiele darów, dar miłości przede wszystkim. Żeby rozniecił w sobie te dary, które skąd pochodzą? Z Boga. To wszystko pochodzi z Boga. I on mówi mu, nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego. Nie wstydź się, jak będziesz opowiadał o Jezusie. Mów śmiało, mów śmiało, nawet jeżeli ludzie nie będą rozumieli tego, co mówisz. Jeśli o mnie będziesz opowiadał, Paweł mówi do niego, nie wstydź się też. Ja wiem, komu ja zabierzyłem, ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, kto to jest mój, mój Jezus, yy, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed, dam, przed dawnymi wiekami. Kiedy Paweł to pisze, jak on mówi przed dawnymi wiekami, pisze o Jezusie, to o jakim Jezusie przed dawnymi wiekami? W jakiego Jezusa? Wierzyli ludzie, wierzący w tamtym, powiedzmy, w IV, w V, w VII wieku przed, przed Chrystusem. W jakiego Jezusa wierzyli? No kiedy widzieli Baranka Bożego i mieli zrozumienie tych rytuałów świątynnych, to wiedzieli, że ten baranek wskazuje na Jezusa. Rozumieli plan zbawienia, który jest zapisany w I Mojżeszowej, gdzie Pan Bóg przynosi odzienie ze skór Adamowi i Ewie i mówi... Załóżcie to, przyobleczcie się, odzienie ze skór. Skąd wzięły się te skóry? Musiał zginąć, musiało zginąć jakieś zwierzę. Nie wiem na czym to polegało, jak to wyglądało, ale Jezus Chrystus był ogłoszony przed dawnymi wiekami. I tutaj Paweł się na to powołuje. A teraz dziesiąty wiersz a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najaśnie wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Bardzo długie zdania Paweł pisze, no, ale musimy sobie z tym poradzić jakoś. Czyli on tutaj mówi w dziewiątym wierszu, do Tymoteusza pisze, że y, pisze o łasce danej nam w Chrystusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela Naszego. Czyli tam to był głoszony Jezus, który ma przyjść, ale tutaj, ileś tam lat wcześniej, ten Jezus przyszedł. Przyszedł. Żywy przyszedł, mało tego, który zniszczył śmierć, a żywot i nieśmiertelność najjaśniej wywiódł przez Ewangelię. Ludzie kiedyś, jak, jak im opowiadano o zbawieniu, o mieście, w którym będziemy wiecznie żyli, o wieczności, ludzie przyjmowali to, ale wiecie co, wiele wątpliwości mogło się pojawiać, a czy to na pewno tak będzie? Czy na pewno Biblia o tym mówi? Ale kiedy Chrystus przyszedł na świat i umarł za nasze grzechy, i zniszczył śmierć, On zwyciężył śmierć. Przecież On stał. gdzież jest o śmierci? Rządło Twoje. No gdzie? Śmierć przegrała? Na jaśnie wywiódł nieśmiertelność. Nieśmiertelność, co to jest nieśmiertelność? To jest życie zawsze. Dla kogo ona jest przeznaczona? Dla tych, którzy. Zwyciężyli przez wiarę, przez krew baranka, zwyciężyli, dla nich jest to życie wieczne przeznaczone. Nieśmiertelność. No i tam dalej, Paweł mówi, dla której jestem ustanowiony zwiastunem, i apostołem, i nauczycielem. Z tego powodu cierpię. I teraz trzynasty wiersz. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie, Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wzoruj się na zdrowej nauce. Paweł mówi tak, ja wiem, co ja mówię. To, co ja do Ciebie mówię, to jest zdrowa nauka. Wzoruj się na tym. Masz to zapieczętowane, strzeż to przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Co to znaczy? Jezus udzielił nam swojego Ducha swojego świętego Ducha i mówi będę z wami. W wielu miejscach o tym pisze. I On jest z każdym z nas wtedy, w tamtym czasie, ale i dzisiaj. Jezus jest przez swojego ducha obecny w każdym z nas, którzy przyjęliśmy tego ducha, który mieszka w nas, 15 wiersz. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Figelos, ich Hermogenes. Wow. On mu mówi: Czy ty wiesz, że zosta zostałem sam? Założyłem zbory w Azji. Wiele zborów. Odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. Wszyscy, wyobrażacie sobie? Łazili za nim Żydzi, Łazili za nim ci fałszywi nauczyciele, fałszywi kaznodzieje, którzy. Opowiadali im inną Ewangelię, innego Chrystusa i oni dali się zwieść. Między innymi, o głupi galacjanie, pamiętacie? Dali się zwieść. I Paweł, jak dowiadywał się, że tamci odpadli, tamci odpadli, jak on musiał się czuć? Wiecie co? To jest tragiczne. Siejesz ten posiew taki, dobry posiew zasiewasz, a potem okazuje się, że ludzie odeszli. Ale wiecie co? Kiedy Paweł Zmarczy w stanie i my razem z Nim i podlecimy do Niego i złożymy swoje korony u Jego stóp i powiemy, Pawle, to dzięki Twoim listom, dzięki temu, co Ty zrobiłeś, myśmy uwierzyli. Oj, myślę, że będzie wiele łez, Paweł, Paweł będzie szczęśliwy, będzie płakał i powie, chodźcie, idziemy do, te, do tego, któremu jedynie należą się te nasze korony i pójdziemy do Chrystusa. 16 wiersz. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. a Czyli byli tacy ludzie, którzy wspierali Pawła. Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w, dniu, w owym dniu. I jak, wielu, u, I jak wiele usług oddał mi w Efezie ty wiesz najlepiej. Byli tacy ludzie, którzy byli tak blisko z Pawłem. Walczyli o jego wiarę, o jego o misję, którą wykonuje. Drugi wiersz, drugi rozdział. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w własce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Ta nauka ma iść dalej do przodu, dalej i dalej i dalej. To się ma rozwijać ludziom godnym zaufania. Czyli nie mamy rzucać pereł przed wieprze, bo szkoda naszego czasu i szkoda naszego wysiłku. Trzeci wiersz. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Jeżeli ktoś jest dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa, to jak będzie, jakie życie Jego będzie tutaj, na ziemi? Wiecie co? Ja patrzę na tych kaznodziejów, którzy mają te swoje odrzutowce, tą Ewangelię sukcesu oglądam i oni mówią, mówią prawie prawdę. Prawie prawdę. Ale wiecie co? Tłuką taką kasę i nikt im nie przeszkadza w tym. Jezus powiedział kiedyś, jeżeli kto pójdzie za mną, prześladowania znosić będzie. Jeżeli ktoś idzie za Chrystusem, naprawdę będzie miał cały czas pod górkę. Cały czas. Dlaczego? Dlatego, że sprzeciwiamy się duchowi tego świata. Duch tego świata depcze na popiętach cały czas i, i chciałby nas zniszczyć, i robi nam ciągle pod górę, ciągle. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesne, doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Zobaczcie, żołnierz. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Jeżeli Chrystus powołał Tymoteusza do wojska i on staje się żołnierzem Chrystusa, to czy on ma się zajmować sprawami biznesu, sprawami, nie wiem, jakich tego, tego świata, układać sobie życie tutaj w tym świecie? Nie. Nie, żaden żołnierz nie powinien się zajmować jak on to mówi, sprawami doczesnego życia. Nie, mamy się tym nie zajmować. Jeżeli idziesz za Chrystusem i czujesz to powołanie, że jesteś żołnierzem Pana, to idź do przodu. Graj fair, zawsze graj fair. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo, to musi być czysta walka i wtedy dopiero co trzymasz. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię. Jeżeli Tymoteusz pracuje dla Chrystusa i nie poświęca się pracy zawodowej, ma prawo liczyć na to, że będzie żał yy, z tego, co Bóg mu da? Będą ludzie, którzy będą go do, doceniali, doceniali jego pracę i ludzie, którzy usłyszą ten cichy głos Bożego Ducha który przemówi do nich i powie: Słuchaj, złóż to dla Temotelusza, niech to będzie. Jeżeli jesteście pracownikami na niwie pańskiej, nie po to, żeby budować kościoły, nie. Tylko jeżeli będziecie pracownikami, żeby powoływać ludzi, którzy pójdą za Chrystusem, którzy będą szli za Chrystusem, to będziecie żołnierzami Pana. Bóg was utrzyma. Bo dzisiaj wiecie, co dzisiaj zrobiono przepraszam, że to powiem, ale, ale zauważam coś takiego, że kościoły stały się takim to jest, wiecie, co, jak taka no wybaczcie, jeżeli kogoś dotknę tym pasie się tam stado, nie wiem, owiec, które się doi i strzyże. I ludzie sobie zrobili z tego sposób na życie. Wielu ludzi zrobiło sobie z tego sposób na życie. Jeśli to jest ktoś taki naprawdę dobrze wygadany, to wiecie, co może od odrzutowcem latać. Jeżeli ktoś jest dobrze umocowany w strukturach, w hierarchii, może majbachem jeździć. Jest to możliwe. Natomiast jeżeli ktoś idzie za Chrystusem, Bóg mu da na chleb, Da mu na zwykłe, skromne życie i ma prawo korzystać z tego. Rozważ, co mówię, siódmy wiersz. A Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. Jeszcze raz. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii dla której cierpię niczym złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeżeli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeżeli się go zaprze, zaprzemy i on się nas zaprze, jeżeli my nie dochowujemy wiary, on pozostanie wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Bóg jest miłością, Bóg nigdy nikogo nie zostawi. Jeżeli ktoś opuszcza Boga, to, to ten człowiek go opuszcza. Bóg nikogo nie opuszcza. Bóg będzie walczył do samego końca, do samego końca. Pamiętacie? Jak Judasz w ogrodzie wydał Jezusa pocałunkiem, Jezus go pyta przyjacielu, zwraca się do niego: Przyjacielu. Ale to Judasz się go wyparł. Jezus się go nie wyparł. Dlaczego on tutaj mówi, jeśli się go zaprzemy, on się nas zaprze? Bo to tak działa, to prawo tak działa. Jeżeli ktoś się zapiera Chrystusa, to musi się liczyć z tym, że nie spotka się z Jezusem. I to jest tutaj jest użyta taka, taka formuła, Jezus się Go zaprze. Jak będą oddzielone kozły od owiec, i do tych kozów Jezus powie, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. A do tych poprawicy, do tych owiec powie chodźcie umiłowani. Dlaczego Jezus powie do tych idźcie precz, wy, którzy czynicie nieprawość. Nie znam was, on tak powie. Nie znam was, nigdy was nie znałem. Czy on ich nie zna? Zna ich. Ale dlaczego on tak mówi? On bierze winę na siebie. Żeby ci ludzie, którzy się go zaparli i wyparli, żeby mogli zobaczyć jeszcze raz że to jest taki zły Bóg, taki zły Bóg. On nie jest złym Bogiem, on jest dobrym Bogiem. Jest Bogiem pełnym miłości. Tylko to oni są źli. Ale dobra, nie będę w ten, w ten kawałek wchodził głębi, bo to za dużo by czasu zajęło nam. Jeżeli idziemy za Chrystusem i głosimy Ewangelię, głosimy zbawienie dla ludzi, żeby ludziom opowiedzieć zbawienie, to trzeba im opowiedzieć najpierw, że są grzesznikami. Ich trzeba zabić zakonem, trzeba postawić zakon przed oczy, żeby zobaczyli, że są grzesznikami. Jak zobaczą zakon i struchleją w przerażeniu, bo zobaczą swoją grzeszność, to wtedy takiemu człowiekowi wtedy się przed oczy stawia Jezusa ukrzyżowanego i mówi się do Niego: Słuchaj. On za wszystko zapłacił, to jest uregulowane. Zobacz, te wszystkie cierpienia wziął na siebie dla ciebie, dla twojego zbawienia. I taki człowiek, widząc swoją grzeszność, ale widząc przepotężną miłość Boga do niego, taki człowiek ma szansę się nawrócić. I on się nawraca. Czternasty wiersz. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa. Bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienagadny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Żeby ktoś mógł wykładać należycie słowo prawdy, musi je należycie rozumieć najpierw. Dzisiaj spotykam wielu ludzi, którzy mieją się być nauczycielami, ale jak zadaję im pytanie, takie podstawowe pytania, to widzę, że oni nie rozumieją. Oni nie, nie mogą należycie wykładać słowa prawdy, ponieważ go nie rozumieją. A wiodą spory, kłótnie o zakon, o ojejku, niech was wtedy nikt nie sądzi z powodu nowiu, szabatu, pokarmu i tak dalej. I oni z tego robią swoją religię, i, i kłótnie między ludźmi w protestantyzmie potworne. Po co to wszystko? To jest niepotrzebne. Jeżeli zrozumiesz należycie, co to jest grzech, dlaczego Jezus musiał umrzeć, zupełnie inaczej będzie ten świat wyglądał. 16 wiersz. A pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. Pusta mowa, pospolita, pusta mowa. Unikaj. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Popatrzcie. Fundament Boży stoi niewzruszony i ma pieczęć. Fundament ma pieczęć. Jaką? Zna Pan tego, którzy są, zna Pan tych, którzy są Jego. Czy Bóg wie, kto do niego należy? No oczywiście. I, i tu jest dodane coś jeszcze, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Ludzie się modlą. Ojcze nasz. Boże mój, Jehowo Ojcze, Jehuszua, Jeszua. Ludzie modlą się, wzywają imienia, imienia Pańskiego. Ale tutaj pisze, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Co to znaczy? Odstąpić od niesprawiedliwości. Jeżeli przyjrzymy się Bożemu Zakonowi, to On nam pokaże, co to jest Życie sprawiedliwe, a co to jest życie niesprawiedliwe? Jeżeli przyglądasz się zakonowi Bożemu, a jesteś złodziejem batoników, Biedronce, a przykazanie mówi: nie kradnij, to niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Jeżeli modlisz się, ale jesteś kleptomanem i złodziejem, odstąp od niesprawiedliwości. Jeżeli wzywasz imienia Pańskiego, ale klękasz przed figurami, Biblia mówi odstąp od nieprawości. Bóg nas powołał do sprawiedliwego życia. Jeżeli łamiesz szabat, ach, to jest szabat. Znowu ten szabat. Tak, przecież to jest jedno z dziesięciorka przykazań. Jeżeli łamiesz szabat i wykłócasz się, że dla ciebie każdy dzień jest szabatem, albo bo dla ciebie szabat to jest to i to, bo dla ciebie szabat to jest Jezus. I będziesz się wykłócał o to. No, sorry. Tu pisze, niech odstąpi od, niespraw, od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imię Pańskiego. Jeżeli wzywasz imię Boże, odstąp od niesprawiedliwości, od życia nieprawego. Sprawiedliwość, zgodne, zgodność z prawem. To jest takie proste. Diabeł ja to tak wymieszał i wykręcił, że dzisiaj. Wiecie, co so 90% ludzi tego w ogóle nie rozumie. W ogóle. Szabat dla Żydów. Dwudziesty, wiersz. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale także drewniane, gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Nie będę wnikał w to. To jest trudny tekst w tej chwili. Nie będziemy się nad tym zatrzymywali. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Zobaczcie. Do młodego chłopaka, on mówi. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj. Co to są młodzieńcze porządliwości? Seks jak kromka chleba. No ale przecież wszyscy, wszyscy uprawiają seks. Co za problem? Jaki problem? Problem, bardzo poważny problem. Świat jest tak zepsuty, już tak zdeprawowany, że zobaczcie, kobieta jest stworzona przez Boga i zaplombowana. Dlaczego? Bo ma rozplombować ją jeden jedyny mężczyzna, dlatego że może się począć nowy człowiek. Z tego, że dwoje ludzi się zejdzie, że będą uprawiali seks. Ale jaki problem, ludzie mówią dzisiaj? Jaki problem? 13 lat, 14 lat mają, oglądają w telewizji, w internecie seks powszechny, dzisiaj edukacja seksualna w szkole podstawowej w trzeciej klasie, czy w którejś tam już... Boże, jak ja słucham tego, to coś strasznego. Paweł mówi, młodzieńczych porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj, i teraz zobaczcie do czego, a zdążaj do sprawiedliwości, na pierwszym miejscu, sprawiedliwość. Czyli najpierw badaj Pisma, co jest sprawiedliwe, a co nie. Wiary, drugie, wiary. Miłości. Zobaczcie, jak świat dzisiaj wykręcił te wszystkie rzeczy. Sprawiedliwość usunięta jest, w ogóle nie ma, nie ma śladu o sprawiedliwości. Yy, wiara? Tak. No, czy wierzysz, że Jezus jest Twoim Zbawicielem? Tak. Miłość? Tak. Law, wszyscy się miłujemy. Dopiero kiedy przyjdzie próba, okaże się, że to był nadmuchany balon. Tam nic nie ma w środku. pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 23. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do, upamię do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Sługa Boży, sługa Pański, nie powinien się wdawać w spory. A tu dyskusje, a na czatach, a gdzieś tam w internecie, a na spotkaniach dyskusje, spory, ojejku. A o co tu chodzi w tym wszystkim? O to, żebyśmy żyli sprawiedliwym życiem. Czego Pan żąda od ciebie? To chyba Amos jest. Słuchajcie, może znajdę to takie niesamowite teksty. No proste. Nie, to chyba nie AMOS. Nie, to nie jest AMOS. To gdzie indziej jest? Czego Pan żąda od Ciebie? A czekajcie, znajdę ten tekst, poczekajcie, zrobię przesłankę. Mam. Oznajmiono Ci człowiecze. To jest Michałasz, szósty rozdział. Oznajmiono Ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko, abyś wypełniał prawo. Tylko, abyś wypełniał prawo okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem te trzy rzeczy tu nie jest mowa oznajmiono ci Żydzie co jest dobre oznajmiono ci człowiecze to mówi Michałasz, prorok Michałasz który mówi w pierwszym rozdziale w drugim wierszu słuchajcie wszystkie ludy słuchaj uważnie ziemię i to co ją napełnia do kogo jest adresowane to? Do wszystkich ludów, nie do Żydów. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Czy to jest takie trudne? Co to znaczy, abyś wypełniał prawo? No musisz poznać prawo, żeby je wypełniać. Dzisiaj nieznajomość prawa jest powszechna. Ludzie łamią prawo nagminnie. Okazywał miłość bratnią, czyli jak już zrozumiałeś prawo, okazuj miłość bratnią. To co Paweł do Tymoteusza pisze. I w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Co to znaczy w pokorze obcował? Jak Ci coś nie wyjdzie, przyjdź i powiedz Boże, nie wyszło mi. Albo jak Ci wszystko wyszło i jest cudownie, przyjdź i powiedz Boże, jak ja Ci dziękuję, że przeprowadziłeś mnie dzisiaj przez takie doświadczenia i to się tak dobrze skończyło. Ja dzisiaj dziękowałem Ani, dziękowałem Bogu. Dziękowałem temu lekarzowi, że to wszystko, co się stało ze mną, że się skończyło dobrze. Zakończyło się dobrze. Okej. Okay. Wielu ludzi nie rozumie tych rzeczy. Kompletnie nie rozumieją. Naprawdę nie czają, jak to się mówi, bazy. A to wiedz, trzeci rozdział, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. On już wtedy pisał do Tymoteusza, bo to już były, już się rozpoczęły dni ostateczne. Ale my dzisiaj, w absolutnie ostatecznych czasach żyjemy, w absolutnie ostatecznych. To są ostatnie czasy. I teraz patrzcie, nastaną trudne czasy, czy drugi wiersz, trzeciego rozdziału. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chępliwi pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Dzisiaj... Jak się rozejrzycie, naprawdę taki jest świat. Tacy są ludzie dzisiaj. I Paweł pisze: wystrzegaj się ich. A szczególnie tych, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. O, to co to jest życie pobożne? To jest życie w zgodzie z Bożą Wolą. Jezus żył pobożnym życiem. Jezus był pobożny. On codziennie rano wstawał, modlił się. Boże, przeprowadź mnie przez ten dzień, bo nie wiem, co mnie czeka. W wieczorem, w nocy, Boże, dziękuję Ci, że przeprowadziłeś mnie, że uchroniłeś mnie od, od upadku, że mogłem przejść przez to z Tobą. To jest życie pobożne. A dzisiaj będzie masa ludzi, którzy przybierają pozór pobożności. Albowiem, wiersz, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą i nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak James i Ambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Oliwa sprawiedliwa. Zawsze na wierzch, wypływa. Wiecie co? Strącie od takich ludzi, którzy nie chcą się nawracać, którzy... którzy im których nie interesuje prawo, prawość, którzy żyją swoim życiem jakimś wymyślonym, swoją religijnością, obnoszą się z tą religijnością z daleka od takich, uciekajcie od nich. Dziesiąty wiersz. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium, w, w Listrze, jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Paweł tłumaczył tym Mateuszowi: Poszedłeś za mną, jak dobrze, jak dobrze, że się nie zaparłeś mnie, że poszedłeś za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. On się uczył od Pawła tych, tych cech, tych rzeczy. Mamy mistrza, który nas, nam pokazuje te rzeczy. To jest Jezus Chrystus. Jest bardzo blisko każdego z nas. Uczmy się od niego. Dwunasty wiersz. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści, Coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś wiedząc, od kogoś się tego nauczył. A ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby każdy, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. O jakich pismach On tutaj mówił? O, o całych pismach Starego Testamentu, przecież nie było wtedy Nowego Testamentu. Ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które mogą Cię obdarzyć mądrością, Czytajcie Biblię całą. Nie rozdzielajcie na Nowy i Stary Testament. Nowy Testament jest czymś, co wyjaśnia kwestie starotestamentalne. Bóg w swoim miłosierdziu dał nam apostołów, dał nam proroków, nauczycieli, którzy wyjaśniają nam, jak mamy rozumieć pisma. Pisma starotestamentalne, bo to jest podstawa. Potem jest Nowy Testament, który jest komentarzem do do Starego Testamentu. Jest komentarzem, jak mamy rozumieć. Z czwarty... Czekajcie. Czy to kolejny? O, końcówka. O, to zrobimy cały. Dobra. Zaklinam Cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Królestwa Jego. Głoś, słowo Boże, w... głoś, słowo. Bądź w pogotowiu. W każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ucho chce. I odwrócą ucho od prawdy, i zwrócą się ku baśniom. Paweł to zapowiadał, a my żyjemy w tej przestrzeni, w tej rzeczywistości. Żyjemy, gdzie, wiecie co? Popatrzcie, ile jest wyznań. Ludzie sobie wyszukują nauczycieli, którzy głoszą to, co chce ich uszy. Sabat od rana do rana jest. I już się pojawia nauczyciel, który zaczyna wyjaśniać: Sabat jest od rana do rana. O, to mój nauczyciel. Sabat nie, sabat był dla Żydów. Dla nas każdy dzień jest święty. I już kolejni nauczyciele. A jak pięknie tłumaczą, a jak wyjaśniają pięknie. Jejko, jaka argumentacja. Niestety przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. A, I odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom, ale ty bądź czujny we wszystkim, we wszystkim cierp, wykonuj pracę Ewangelisty, pełni i rzetelną służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Wow, piękne, wiecie co? Paweł zachował wiarę w to, że przyjdzie moment, kiedy będzie zmartwychwstanie powszechne zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych. I on w to wierzy. I do samego końca walczy. Pomimo, że wie, że niedługo będzie złożony w ofierze. I my mamy to samo. Jesteśmy w tym samym miejscu. Walczmy o prawdę. Dziewiąty wiersz. Staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił. Umiłowawszy świat doczesny. Ojejku. I odszedł do Tesaloniki. Krescent. Do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Weź marka i przyprowadź ze sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania, a tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w tradzie, u Karposa przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Oddam mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili. Niech im to będzie, niech im to nie będzie policzone, ale Pan stał przy mnie i dodał mi, yy, ale Pan stał przy mnie i dodał i dodał mi chyba sił. Aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów Pryskę i chwilę oraz dom Onezyfora. Eras pozostał w Koryncie. A chorego Trofima zostawiłem w milecie. Stara się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, o, jest bardzo trudne te imiona, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan niech będzie z duchem twoim, łaska niech będzie z wami. Amen. I to jest koniec drugiego listu do Tymoteusza. Oczywiście takie jedno czytanie nie pokaże wszystkiego, bo tu jest cała głębia rozmaitości. Czytając Biblię, jesteśmy wprowadzani coraz głębiej, coraz głębiej, ale pod jednym warunkiem: że to, co do nas dotarło, wprowadzamy w życie. Bo jeżeli nie wprowadzamy tego w życie, zatrzymujemy się. Bóg nie może nam udzielić swojego ducha i, i pójść w w Poznaniu głębiej i dalej. Nie może tego zrobić i nie zrobi. Dlatego jeżeli do czegoś jesteś przekonany, wprowadzaj to w życie. Dzisiaj największy problem jest z szabatem. To jest bardzo poważny problem. A, bo szabat to tylko Żydzi czy Adwentyści. Nie. Szabat to jest czwarte z dziesięciorga przykazań i tyle. Dziesiątego mamy święto pięćdziesiątnicy, że tak powiem. To jest kolejne święto. Trzecia Księga Mojżeszowa przedstawia te święte czasy i 23.16. 16 aż do następnego dnia po siódmym sabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. I święto pięćdziesiątnicy, to, to święto tutaj wskazywało na wydarzenia czasu pięćdziesiątnicy za, za czasów apostolskich, które się zadziały. Są ludzie, którzy zachowują te święta, ja do nich należę. Oczywiście robię to tylko tu, wewnętrznie, bo nie mogę się spotkać z braćmi. Wiem, że bracia się spotykają, bracia i siostry spotykają się gdzieś tam na wschodzie Polski. I wiem, że w, w całym świecie jest wielu ludzi, którzy będą obchodzili te święta, a nuż coś się wydarzy. A nuż coś się wydarzy. Na pewno jest to święty Boży czas, którym Bóg sobie zastrzegł. To są moje święte czasy. Oprócz cotygodniowych szabatów. Są właśnie te szabaty, które tutaj są określone. To jest siedem y, świąt Bożych. Kochani, zostańcie z Bogiem. Nie wiem, widzę, że mam taki głos inny. Y, jestem taki słabszy, jakiś, nie wiem, może. Y, no, coś, coś we mnie się zmienia, nie wiem co. Ale chcę Wam powiedzieć, że jestem blisko z Wami. Kiedy czytam wasze komentarze jestem zbudowany. Zaznaczam, każdy przeczytany komentarz zaznaczam z serduszkiem, że przeczytałem. Niektórzy. Jeżeli był zaznaczony komentarz, który był przeciwko mojemu powiedzmy rozumieniu, ja go zaznaczyłem, to ktoś mi zarzucił, dlaczego, dlaczego serduszkujesz coś, co jest takie, takie przeciwko temu, co mówisz. No musiałem wyjaśnić, że ja po prostu. W ten sposób pokazuje, że przeczytałem. Bo ja czytam zdanie każdego człowieka. liczę się z, ze zdaniem każdego człowieka, bo ja nie, nie jestem tym, który wie wszystko i rozumie wszystko. Nie. Ja jestem otwarty na wszystko, na wszystkich. I dlatego tak zaznaczam to. Zostańcie z Bogiem. Zaraz jest godzina wpół do siódmej w tej chwili. Szabat mamy, nie wiem, około 21 chyba? Czy po 21? U mnie tutaj w tej mojej strefie. Zostańcie z Bogiem i, i trzymajcie się Go mocno. Dziękuję Wam wszystkim, którzy do mnie piszecie, dzwonicie. Okazujecie mi tyle serca. Dziękuję Wam wszystkim. Zostańcie z Bogiem. Czekajcie. Tutaj. Może Wam pokażę jeszcze kwiatki na... No. Na, na oknie, które moja żona mi tutaj przygotowała, widać, chyba widać będzie. Kwiatki na oknie, a tam pięknie kwitnący fiołek i pięć goździków. A Iwonka w tej chwili pojechała na zaproszenie naszego syna, który ją wziął na obiad, zaprosił do siebie z okazji dnia matki. Zostańcie, kochani, z Bogiem. Trzymajcie się.